Cześć. Poczytamy coś? Dzisiaj mam remanent, wierszyki pani Wandy Chotomskiej, które zilustrował wspaniały ilustrator Edward Ludczyn. Tytuł to jest remanent tego zbioru wierszyków. Remanent, czyli takie przeglądnięcie wszystkiego, co jest w sklepie, albo w jakimś magazynie, albo w domu. Remanent, czyli jest zamknięte, popatrzcie, kłódka, a ilustrator przyczepił karteczkę. W takim razie ilustrację zrobię później. Przeczytam takie moje ulubione, nie wszystkie wierszyki. Na przykład magik. Sztuka magika, magik z cylindra wyjął królika. A królik także, proszę Państwa, czarny cylinder miał na głowie. No i pokazał taką sztukę, że osłupieli wszyscy widzowie. Sztuka królika, królik z cylindra wyjął magika. Ciężko pokazać te obrazki, bo książka się cała rozsypuje. Niestety, bo to też jest staruszka. Koń cyrkowiec. Kto ty jesteś? Powiedz. Jestem koń cyrkowiec. Znam bardzo dużo cyrkowych sztuk. A mnie byś także nauczyć mógł? Koń by się uśmiał, rzekł koń cyrkowiec. Do tego trzeba mieć końskie zdrowie. Taniec z wężem. Wszyscy to stwierdzić mogą, że wąż ma głowę i ogon, a innych części ciała natura mu nie dała. Wąż się zaczyna od głowy, a potem się zwęża i zwęża, a jak się już całkiem zwęzi, to już jest koniec węża. I z takim właśnie dziwnym stworzeniem tańczy ta pani na arenie. Proszę bardzo. To nie jest tak całkiem prawda, bo przecież on się nie cały czas zwęża, tylko w tej części środkowej jest grubszy. Prawda? I tutaj na początku też jest trochę tak chudy. No więc tu jest cieńszy, potem się robi grubszy, a potem się zwęża. No. W każdym razie tak jest na tej ilustracji. Co by tu? Placek. Piekła baba placek. Miała ciężką pracę. Chociaż miała chłopa w domu, ani trochę jej nie pomógł. Narąbała drewna opał, a on Coca-Colę żłopał. Rozpaliła ogień duży, a on fajkę sobie kurzył. Przytargała worek mąki, a on tylko zbijał bąki. Wbiła w mąkę jajek kopę, a on ziewa. Co z tym chłopem? Zaczyniła ciasto w dzieży, a on już na łóżku leży. Piekła placek 2 godziny, chłop nie wylazł spod pierzyny. A jak wylazł po omacku, to od razu siadł na placku. Zniszczył babie całą pracę, to ci chłop, masz babo placek. To nie. Decybele. Nie wiedziało ciele, co to decybele. Zapytało prosię w chlewie, ale prosię rzekło, nie wiem. Może to jest tytuł pisma, może jakiś nowy przysmak, może w dżungli to wyrasta, może to jest nazwa miasta, może żyją tam makrele, nie wiem, co to decybele. Poszło ciele do barana. Co to znaczy, proszę pana, czy to jest figura w tańcu? Czy to jakiś górski łańcuch? Witamina? Legumina? Tytuł filmu? Nazwa kina? Może to gatunek śledzia? Nie wiem, baran odpowiedział. Do indyka poszło ciele. Powiedz, co to decybele? Może to jest część do Fiata? Może tym się leczy katar? Może z tego szyją odzież? Może bawi się w to młodzież? Może to jest rodzaj windy? Nie wiem, odpowiedział indyk. Więc do byka poszło ciele. Tato, co to decybele?
Czy to coś w rodzaju rożna? Czy wykąpać się w tym można? Czy to warczy? Czy to szczeka? Czy to jakiś napój z mleka? Może to się w młynku miele? Powiedz, co to decybele? Jak byk ryknął: idź do krowy, nie zawracaj ojcu głowy! Zaraz zrozumiało ciele, co to są te decybele. Ależ mu ryknął. Decybele to jest miara głośności. Muchy w nosie. Było sobie takie prosie, które miało muchy w nosie. I kręciło tym nohalem bez ustanku, ciągle, stale. Zaczynało już od świtu, że jedzenie jest do kitu, że smakuje jak pomyje, że koryta nikt nie myje. Co za prosie, co za prosie? Skąd te wszystkie muchy w nosie? Na co spojrzy, kręci ryjem. Że koryta nikt nie myje, że ma dosyć tego wiktu, że o czystość nie dba nikt tu, że od roku nikt tu jeszcze nie posprzątał tych pomieszczeń. Co za prosie, co za prosie? Skąd te wieczne muchy w nosie? Kręci nosem na tę kuchnię i że lokal strasznie cuchnie, że mu życie w chlewie zbrzydło, że przydałoby się mydło i że ma po dziurki w nosie życia w brudzie tak jak prosie. Co za prosie, co za prosie? Skąd te wszystkie muchy w nosie? Skąd się wzięły? Jeszcze nie wiesz? Właśnie z tego brudu w chlewie. Był taki prosiaczek czyścioch. To jest fajne. Koguta? Ballada o kogucie. Był sobie kogut ze wsi z Podłowicza, co kukuryku głośno piał nadzwyczaj. Budził o świcie ptactwo oraz ludzi, a oprócz tego wielki zachwyt budził. Ach, co za talent, to istny kiepura, mówiła o nim każda gęś i kura. Grzęda w kurniku dla ciebie za niska, ty byś w operze wielką sławę zyskał, tyś występować powinien w La Scali, tam by cię zaraz zaangażowali. Tam się na tobie poznają dopiero, bo ta La Scala jest włoską operą. Rozsław, kogucie, imię naszej wioski, pokaż, żeś lepszy od tenorów włoskich. Tak go w kurniku wszyscy namawiali, aż kogut zapiał: jadę do La Scali. Jechał i jechał, aż w końcu dojechał. Los się do niego wyraźnie uśmiechał, bo gdy dojechał wreszcie do La Scali, to go w objęcia od razu złapali. Wszyscy krzyczeli radośnie po włosku, więc kogut doszedł do poniższych wniosków. Czeka mnie tutaj najwspanialsza z karier, pomyślał głośno piejąc swoją arię. Na pewno zaraz wezmą mnie na scenę, bo pan reżyser wciąż powtarza bene, a pan dyrygent klepie się po brzuchu, słysząc, jak pięknie umiem piać ze słuchu. Pewnie od razu zagram główną rolę, bo pan dyrektor już siedzi przy stole i zaraz ze mną podpisze umowę. I w tym momencie kogut stracił głowę. Zanim się spostrzegł, zagrał główną rolę u dyrektora przy stole w rosole. Koniec do ballady. No a teraz pora, żeby z ballady tej wyciągnąć morał. W jednej linijce cały morał streszczę. Nie piej za głośno, bo cię zjedzą jeszcze. A dla odważnych będzie inna treść. Piej jak najgłośniej i nie daj się zjeść. Które wybierasz? Ale wolałabyś nie piej za głośno, bo cię zjedzą jeszcze, czy piej jak najgłośniej i nie daj się zjeść? Piej jak najgłośniej i nie daj się zjeść. No, ja też. A, obrazka nie pokazałam. Taki to był ten kogut. Kokoszki. Znowu coś o kurach. Każda kokoszka
jąka się troszkę, co łatwo sprawdzić, mając kokoszkę. Kiedy kokoszka zrobi pierożki i chce zaprosić na nie kumoszki, to zaraz głośno gdacze kumoszkom: chodź na pierożki, koko, kokoszko! Gdy na ból głowy cierpią kokoszki, do aptekarza idą po proszki. I gdaczą, kiedy proszki kupują, ile te proszki koko kosztują! Wszystkie kokoszki robią zakupy. Wszystkie kupują koper do zupy. A potem gdacze kokoszek szereg, mam w kokoszyczku koperek! Kiedyś na koncert poszły kokoszki i podziwiały angielskie rożki. A potem wszystkim dawały słowo, że rożki grały kokoncertowo. Bardzo się lubią stroić kokoszki, więc w kołnierzyki wpinają broszki i zapewniają: proszę nam wierzyć, że broszka zdobi kołnierzyk. Jedna kokoszka była w komisie. Komis po nocach do dziś jej śni się i marzy, by jej w prezencie dali z kokokomisu sznur kokorali. Każdy kogucik dla swej kokoszki przynosi co dzień pachnące groszki. A ona gdacze: wstaw groszki w wodę, ozdobię nimi komodę. Pyta kokoszka, gdy syn kokoszki pobrudzi śpioszki albo pończoszki: kokokogutku, co ty wyczyniasz, że tak się smolisz jak kokominiarz? Kiedy kokoszka jest listonoszką, roznosi listy innym kokoszkom. I gdacze, patrząc na listów sterty, mam w swojej torbie kokokoperty. Kiedyś kokoszka wsiadła w dorożkę. Dorożkarz spytał, gdzie wieść kokoszkę. Prosto na dworzec, bo jechać muszę kokokoleją do kokoluszek. Jedna kokoszka z drugą kokoszką, zwiedzając Kraków, płakały gorzko. O, jak okropnie bolą nas nóżki przez kokokopiec, kokokościuszki. Ja się kokoszkom jąkać nie bronię. Niech się jąkają i koniec. Znowu obrazy. Kokoszki. Bańkowice mydlane. Jadę sobie koleją, a tu nagle przystanek. Patrzę, napis na słupie: Bańkowice mydlane. W Bańkowicach mydlanych aż się roi od bańek. Wszyscy bańki puszczają, i panowie, i panie. W cienkie słomki dmuchają wszystkie dzieci i niańki. Nic innego nie robią, tylko bańki i bańki. Siedzi dziadek na skwerku, pyka sobie z fajeczki. Wylatują z fajeczki kolorowe banieczki. Stoi trębacz na wieży, dmucha w trąbkę z zapałem. Lecą bańki mydlane z trąbki razem z hejnałem. Straż pożarna pompuje wodę z miejskiej sadzawki. Lecą bańki pod niebo ze strażackiej sikawki. Żaden komin w miasteczku brudnym dymem nie dymi. Dymią wszystkie kominy banieczkami ślicznymi. Stoi pociąg na stacji, Bańkowice mydlane, a ja myślę, wysiądę i trę oczy zaspane. Nagle co to? Gdzie napis? Czyżby farba odprysła? Napis gdzieś się zagubił. Ja się gubię w domysłach. Bańkowice mydlane, było miasto i prysło, więc go szukam na mapie, nad Notecią, nad Wisłą. Przewodniki wyciągam i zaglądam w Skorowic. Miasto prysło jak bańka. Nie ma wcale Bańkowic.